Do tej pory Polska nie otrzymała od Unii Europejskiej żadnych pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Według szacunków potrzeba na ten cel aż 2 miliardów euro. Polska przyjęła już ponad 2 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy. To mniej więcej tyle państwa Europy Zachodniej i Południowej przyjęły przez 2 lata podczas kryzysu migracyjnego 14-15, uzyskując wówczas ogromne środki na coś, co nazywano relokacjami. Polska jednak do tej pory nie otrzymała żadnych unijnych środków na pomoc ukraińskim uchodźcom. Unia Europejska proponuje jedynie wykorzystywanie środków z innych funduszy i nie wiadomo, na jakich zasadach miałyby być one wykorzystane, mówi wiceminister Błażej Poboży. I dodaje, że fundusze, z których Polska mogłaby skorzystać, gwarantują zaledwie 16 milionów euro. A według szacunków na pomoc uchodźcom z Ukrainy nasz kraj potrzebuje aż 2 miliardów euro. Jestem przekonany, że te środki oczywiście do Polski trafią, ale można powiedzieć, patrząc na tę sytuację w perspektywie właśnie minionego miesiąca, że dobrze, że Polska nie oczekiwała na wstępie na jakieś środki czy fundusze. Wiceminister stwierdził, że gdyby Polska czekała przez ten czas na środki unijne, to mielibyśmy w tej chwili do czynienia z gigantyczną katastrofą humanitarną.